No dobrze, drodzy Państwo, chyba trzeba będzie zacząć tę audycję. Ciężka będzie ta audycja, naprawdę, wiecie co, że to jest dla mnie duże wyzwanie mówić o tej historii. Z wielu powodów, to naprawdę, zresztą jak posłuchacie jej, to wszystko zrozumiecie. Bardzo Was witam, ledwo zdążyłem. No, niewiele brakowało. Jakieś korki były, coś, ja miałem dużo dzisiaj rzeczy na mieście i zawsze jak mam tę audycję na żywo, to mam taki lęk, że po prostu może nie zdążę, czy coś, i wolę ją nagrać, no ale na żywo też ma swój urok, prawda? Zwłaszcza kiedy jest taki temat jak dzisiaj, a mówię Wam, że temat jest naprawdę, no jest mocny temat, zresztą sami się przekonacie. Czekajcie, tutaj zobaczę, co Wy piszecie, bo mam podgląd z boku, sławetny list, tak, normalna głośność, to jest na żywo. Dobry wieczór, witam, dobrze, czyli mnie słychać w takim razie. Nic nie słychać? Nie, zaraz zobaczymy. Dobry wieczór, proszę Państwa, tak, Szwajcaria, witam, pozdrawiam Szwajcarię, witam Pana Roberta, dobrze, trochę za cicho, ja nie wiem, jak mam głośniej tutaj, wszystko mam na maksa praktycznie zgłośnione. Czekajcie, jeszcze zobaczę tutaj, czy może w ustawieniach mikrofonu coś można sobie zmienić, ale ja myślę, że... Czekajcie, zobaczę. Pozdrawiam Londyn, Pruszków. Dobrze. Chyba jest w porządku. Proszę Państwa, czekajcie, jeszcze spojrzę tylko na właściwości. Jeszcze chwilka, jeszcze sekundka. I gdybym tutaj troszeczkę to podkręcił, to może byłoby... A nie, to nie jest od tego. No i słuchajcie, musi być tak, jak jest. Mam nadzieję, że... Czekajcie, może tak jeszcze to przestawię i będzie dobrze. W każdym razie temat jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy, wiecie, to jest tak jak wprowadzenie takich kolejnych tajemniczeń w tych audycjach i myślę, że po wysłuchaniu, bo głównie ja będę mówił niestety, tutaj trudno jest jakoś rozmowę przeprowadzić, bo... Czekajcie, pokażę Wam siebie. O, dzień dobry, witam Was serdecznie. Witam Was, dzisiaj jest czwartek, 29 lutego, godzina po 20. I gwarantuję Wam, że zapamiętacie tę audycję z wielu powodów. Czekajcie, może się tak przesunę, będzie trochę lepiej słychać, o, tak jak teraz. W każdym razie historia jest po prostu jedną z tych, o których się nie zapomni nigdy. Ja oczywiście Państwu nie będę w stanie, nie wiem, jakoś udowodnić, że ona się zdarzyła naprawdę, no bo jak to udowodnić? Musielibyście ze mną pojechać do tej rodziny, przeżyć to wszystko i tak dalej. Natomiast no, tylko mogę Wam gwarantować, że jest to historia prawdziwa. Dzisiaj miałem spotkanie z Justynką, która mnie słucha. Pojechaliśmy do szpitala onkologicznego, wy wiecie, że niestety tam ostatnio bywamy razem i Justynka ma tam... Wszystko będzie dobrze, jestem o tym przekonany, natomiast... cały czas jej to powtarzam, natomiast no jest to duże przeżycie i wiecie, że to w ogóle to miejsce całe jest bardzo, bardzo trudne. Wracając, rozmawiałem z Justynką na temat listu z transcendencji, rozmawialiśmy razem. Pytałem, ponieważ ja to jej kiedyś opowiadałem, no było to dawno temu, w każdym razie... Aha, tu jeszcze taką Wam pokażę ciekawostkę, mianowicie komentarze przeczytałem sobie. Ojejku, to nie ten komentarz, moment. Przeczytałem sobie komentarze i tutaj nie dużo tych komentarzy czytałem, no ale kilka przeczytałem. Nie mam pewności, czy coś przebije topow w etopie, jakim są historie Andrzeja Fokta, tak? Andrzej jest niebywałym człowiekiem, czy przygody kajakarzy na widawce w okolicy Pstrokonii, ale czekam. Min Shi Ho, to przebije, to ci gwarantuję, nie wiem, czy ty jesteś kobietą, czy mężczyzną, chłopakiem, czy dziewczyną, czekajcie, napiję się kawy, łyczek. Gwarantuję ci, że to przebije zdecydowanie tamte historie. I jeszcze może jeszcze jeden komentarz, co my tutaj mamy. Andrzej Michał. Stanisław Lem wielokrotnie pisał, opisując zachodnią science fiction, a także w wywiadach, żeby nie łączyć kosmitów z magikami, nauki i religii. No tak, tak, bo religia to jest w ogóle bzdura, więc tylko UFO, tak, był ateistą oczywiście i się bardzo mylił. A teraz wszystko się pomieszało. Kosmici są niczym magicy ze swymi czarami, a wydaje się, że powinni imponować technologią.
Dla nich technologia jest w ogóle nieistotna. Oni uważają technologię za taki w ogóle efektowną rzecz, ale bez znaczenia. Oni mówią tylko i wyłącznie o duchowości. Mówią, że duchowość to jest wszystko. I tutaj oczywiście, a skąd ty wiesz, że co oni mówią? No słuchajcie, no dobrze, nie będę wam... To wynika nie tylko z linków, bo wiecie, że ufolodzy to są linki. Link, to jest cała ich wiedza, tak? Linki, potem tłumaczenia i ten... To jest... Wiele lat rozmów też z ludźmi, którzy się z nimi spotkali. No naprawdę gwarantuję wam, że mówią tylko o duchowości. Ale jeszcze na chwilkę wrócę tutaj do tego komentarza, bo dzisiaj właśnie jak z Justynką jechałem do tego strasznego szpitala, ale będzie wszystko dobrze. Jeszcze raz powtarzam, bo słucha mnie Justynka, także wiem o tym. Pozdrawiam ciebie bardzo gorąco. To był taki moment, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o liście z transcendencji. Jest ciemno, ale się nie przejmujcie, bo to jest film. I zaczęliśmy rozmawiać też o tym, co będzie wieczorem i mam taką prośbę, żebyście chwilę posłuchali. A właśnie, bo czekajcie, bo jeszcze wam coś powiem. Tutaj pokażę się wam na chwilę, żeby wam wytłumaczyć, jak to, dlaczego to tak wygląda, jak wygląda. Otóż jechaliśmy samochodem, tak? I ja zacząłem nagrywać z nią rozmowę na temat listu z transcendencji. Fajnie ta rozmowa wyszła też i tak zapytałem ją o taką rzecz związaną z niezwykłym incydentem, bo nasze spotkanie, wiecie, to też było spotkanie gdzieś wyznaczone przez gwiazdy i my oboje o tym wiemy, Justynka o tym wie, ja o tym wiem, że tutaj jakoś układ gwiazd tak chciał, że się spotkaliśmy, a ona wcześniej miała bardzo niezwykły incydent z taką starszą panią, która jej powiedziała, zaraz się dowiecie co. I dlaczego o tym mówię przy okazji listu z transcendencji, też się dowiecie, bo muszę jakiś wstęp zrobić do tej nieprawdopodobnej historii. I aha, czekajcie, jeszcze sobie pokażę tutaj momencik, bo zapomniałem o tym waszym czacie, żeby choć zerkać na ten czat, a tutaj jest taka możliwość. No i zacząłem z nią nagrywać, o tutaj będzie czat, dobrze. Zacząłem z nią nagrywać tą rozmowę i słuchajcie, witam, dobrze. Zdrówka dla pani Justyny, dokładnie. Justynka wie o tym, że ją bardzo pozdrawiacie, bardzo wie. Zresztą to o tym powie. Nie nagrała mi się ta rozmowa. No, po prostu akurat tak było, że układ Bluetootha, który mam w samochodzie, nie podłączył sobie mikrofonu. No moja wina, także poprosiłem ją, żeby coś nagrała, coś takiego, co mówiła w tym samochodzie. I posłuchajcie sobie tego, bo to jest bardzo ciekawe, co Justyna nagrała. I niech to będzie taki wstęp do tej historii, bo naprawdę historia jest trudna do powiedzenia. Trzeba sobie jakoś pomagać. Niech to będzie taki dopalacz do tej historii. Posłuchajcie. Dobry wieczór, tu Justyna. Na prośbę... Tylko jeszcze jedną rzecz zrobię. Muszę tutaj... Niestety, jak się samemu to wszystko robi, to nie jest tak prosto. Ale już widzicie Justynkę. Wybrałem zdjęcie. Tutaj dzisiaj powiedziałem, że dam zdjęcie. Bardzo ładnie wychodzi na zdjęciach. Zwróćcie uwagę na oczy, bo to jest naprawdę coś, to jest coś kosmicznego w tej dziewczynie. No a teraz posłuchajcie, co nagrała. Dobry wieczór, tu Justyna. Na prośbę Roberta nagrywam informację, którą pewnie Robert będzie mówił o tym w programie. Nagraliśmy razem jadąc samochodem ze szpitala. Przy okazji chciałam wszystkim Państwu bardzo, bardzo podziękować za każde ciepłe słowo, bo słowo to energia to myśl, jakkolwiek, to wszystko się łączy, ale adrem. Robert zapytał mnie w samochodzie, jeszcze tylko mała wstawka, nagrywam dlatego, że po prostu tamta wypowiedź się nie nagrała. Wracam już do tematu. Robert zapytał mnie, czy pamiętam list o transcendencji. Nie za bardzo. Tak też powiedziałam Robertowi, tak też przyznałam, a później Robert powiedział, Justyna, a czy ty możesz opowiedzieć o tej pani, która powiedziała ci o chłopcu z gwiazd. Więc było to tak. Byłam już wtedy w Warszawie, bo Robert pytał mnie, kiedy to było. Na pewno byłam już wtedy w Warszawie, bo też pracowałam w mediach i to był trudny dzień dla mnie.
wyszłam z domu z taką głową troszkę zawróconą, potrzebowałam resetu dla głowy, dla ducha i poszłam sobie do dziecinnej piaskownicy. I siedząc sobie w tej piaskownicy, napotkałam starszą panią, którą zresztą, jak sobie uświadomiłam, wiele razy wcześniej gdzieś mijałam, gdzieś spotykałam. To trochę jak w filmach Kieślowskiego, gdzieś tam przemazywałyśmy się na swojej przestrzeni. I ta starsza pani podeszła do mnie i powiedziała: dziecko, czym ty się tak martwisz? Wszystko będzie dobrze, bo ty spotkasz kogoś, kto odmieni twoje życie. Spotkasz chłopca z gwiazd. I ja wtedy sobie pomyślałam: jejku, jak to fajnie bajkowo brzmi, tak baśniowo. A ponieważ siedziałam sobie z takim bochenkiem chleba, jadłam ten chleb tej piaskownicy, podzieliłam się z tą panią, tak sobie chwilkę siedziałyśmy, a później sobie skinęłyśmy głowami i każda poszła z nas w swoją stronę. I kilka miesięcy później, myślę, że do roku czasu, przechodząc korytarzem w jednej z telewizji, minęłam grupę ludzi, pracowników tej telewizji, i jednego człowieka, którego nie znałam. I wtedy, mówiąc kolokwialnie, coś mną tak siekło, tak strzeliło. I nie chodzi o to, że zobaczyłam, a jaki przystojny facet, to się obejrze. Nie, 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 nic z tych rzeczy, aczkolwiek przystojny był, jest. To było coś takiego, jakbym nagle znalazła się na swojej planecie. Jakbym była w domu. Przedziwne uczucie, bardzo miłe, bardzo ciepłe, bardzo uspokajające. To był takie okamgnienie, taki pstryczek elektryczek. Cyk, jestem w domu. I obejrzałam się za tym człowiekiem. Nie znałam go. A później się okazało, że to jest właśnie pan Robert Bernatowicz. Nie wiedziałam, jak Robert wygląda. Nie znałam go. Znałam tylko nazwisko, tak jak zna się nazwiska ludzi z mediów, po prostu. Natomiast zaskoczenie ogromne, odczucie niesamowite. A ponieważ to nagranie z samochodu, które dzisiaj zrobiliśmy dla Państwa, się nie nagrało, to pomyślałam sobie, że nie ma przypadków. I w tej chwili mówię te słowa z miejsca bardzo niedalekiego temu miejscu, gdzie spotkałam tamtą panią, która powiedziała mi, że spotkam w swoim życiu chłopca z gwiazd. Ściskam Cię, Robert, przesyłam to nagranie i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i myślę, że tak jak i ja, tak i Państwo czekamy wszyscy na tą godzinę 20, żeby posłuchać krystalicznie czystego człowieka o niesamowitej prawdomówności, wierze i wiedzy. I tutaj nie ma żadnej w cudzysłowie wazeliny. Po prostu fajnie, Robert, że jesteś. Serdeczności. No, wiedziałem, że te oczy Państwa zszokują, prawda? Niezwykła osoba zupełnie, pod każdym względem. Drodzy Państwo, powiem Wam tak. Teraz sobie zróbcie, nie wiem, kawy, herbaty. Możecie sobie na chwilkę odejść. Ja muszę w tej chwili się spokojnie skupić i opowiedzieć Wam tę historię. To będzie no, trochę długa historia, ale warto jej posłuchać. Nawet chciałem jakoś tak ubarwiać różnymi obrazkami, ale pomyślałem sobie, że te wszystkie obrazki generowane przez sztuczną inteligencję, bo one stąd pochodzą, no, nie oddają tej mocy tego, co się wydarzy. Zanim zacznę opowiadać, mówię, możecie sobie zrobić herbatę, kawy, bo myślę, że to chwilę potrwa, żebym to opowiedział, a muszę się skoncentrować, bo to, wiecie, ja tę historię zawsze jak opowiadam, to mam takie poczucie jakiejś mistyki ogromnej i muszę to zrobić dobrze. Na koniec Wam pokażę fragment tego listu. Specjalnie kupiłem taki program, który jest w stanie czytać, czyta lektorsko, bardzo dobrze czyta, naprawdę byłem zdumiony. No i teraz, drodzy Państwo, jeszcze powiem Wam jedną rzecz, dobrze? Taką a propos tej historii, bo ona tak naprawdę spina to, co do tej pory żeście widzieli na tym kanale. Dzisiaj dzwoni do mnie mój kolega. No i serdeczny kolega, który nie jest w fundacji, ale tak jakby był, bo on bardzo tutaj działa w tym. I mówi tak, mówi: słuchaj, ty dzisiaj naprawdę chcesz opowiedzieć tę historię z listu z transcendencji? Ja mówię, no myślę, że chyba pora. On mówi: słuchaj, to w zasadzie po tym powinieneś już nigdy więcej o UFO tutaj nie mówić, bo oni już będą wiedzieli wszystko. Po tej historii, jak oni zrozumieją, co chodzi z tym UFO, to już jakby nie ma sensu w ogóle wracać do tego. Możesz kanał ten zamknąć nawet. I mówił to zupełnie poważnie, tak zupełnie serio. Ja mówię, wiesz co, no ja wiem, że ta historia jest wyjątkowa, no ale kanał
zamknąć, no mogę go zamknąć, nawet przez chwilę tak myślałem jeszcze, jak zanim Jackowski tak zrobił mi to awanturę taką, żebym ruszył ten kanał. Ale wiesz, no szkoda, to jakoś, no taką mieliśmy rozmowę. Wiesz co, że coś jest na rzeczy, że ta historia w zasadzie, po tej historii trudno jest cokolwiek innego opowiedzieć, żeby ją przebić. Sami zrozumiecie. I on mi powiedział jedną rzecz ważną. Mówi, słuchaj, ludzie mają kłopot, żeby... Jest taki film, on się nazywa, czekajcie, ja sobie nawet zapisałem, żeby tego nie zapomnieć. Moment. Nazywa się Niebiańska Przepowiednia, tak. I ten film, słuchajcie, no ja traktowałem jako bajkę, jako jakąś taką opowieść rodem, nie wiem, z mchu i paproci, tak. Teraz po tym wszystkim, co wiem na temat historii Listu z Transcendencji, ja uważam, że ten film opowiada coś, co mogłoby się zdarzyć. Dobrze, ja pozwolę sobie wam puścić fragment tego filmu. Dobry wieczór, tu jest. Teraz ja oczywiście, wiecie, nie mogę jego puścić, tak, bo tutaj no prawa autorskie coś, ale czytałem, że tam kilka sekund, no to można, tak. Posłuchajcie sobie fragmentu tego, krótkiego fragmentu tego filmu. Przypomnę, film się nazywa Niebiańska Przepowiednia, gdybyście mieli go gdzieś tam szukać. No i taki krótki fragment. Pierwsze i drugie są o zauważaniu zbiegów okoliczności. Rzeczy dzieją się po coś, budzą nas, wskazują energię. A trzecie i czwarte są o tym, że energia istnieje, że ludzie o nią walczą. No, także słuchajcie, czekajcie, bo tutaj troszeczkę mi to przeleciało, ale myślę, że ładny ten szaman, sztuczna inteligencja oczywiście go stworzyła, nad nim spodek, będzie szaman, będzie tam, słuchajcie, będzie bardzo ważną rolę pełnił ten szaman. No dobrze, a teraz ja muszę to wziąć na klatę i wam to opowiedzieć. Od czego by tu zacząć? Słuchajcie, jest 2003 rok, dawno temu, tak? Ja pracuję w telewizji, prowadzę tam pasma, takie tam programy, coś, no ale jednocześnie prowadzę fundację Nautilus, no i tak naprawdę dopiero tak rozkręcamy tę fundację, bo ona tak nabrała tempa koło 2005 roku, tak znam ten film, polecam, panie Marku, tak ja też polecam państwu. Obejrzyjcie sobie ten film, bo warto, po tym zwłaszcza, co wysłuchacie. Ja mam telefon. Wszystko się zaczęło od telefonu, dzwoni żona znanego polityka do mnie, po prostu. Ja tego, wiecie, ja kiedyś tam mówiłem, jaki to jest polityk, ale potem sobie pomyślałem, że nie chcę mu robić jakiejś, nie wiem, może przykrości, że muszę go kiedyś zapytać, czy on się zgadza, żebym ja go tutaj wymieniał, także, ponieważ dopóki się nie porozumiem z nim, to nie powiem wam, kto top of the top, no, niech wystarczy. Jego żony nie znam i słyszę w głosie: dzień dobry, panie Robercie, panie redaktorze, tu, i pada imię i nazwisko, oczywiście od razu wiem kto. Mówię: ojej, przepraszam, bardzo mi miło, że pani dzwoni. W czym mogę pomóc? Pierwsza myśl, wiecie, jest taka, że się gdzieś musiałem walnąć, gdzieś pomylić w relacji, czy tam w jakimś wywiadzie, no taka z tym człowiekiem. Ona mówi: panie Robercie, tutaj właśnie taka nietypowa sprawa, bo ja mam, moja córka ma koleżankę i ta koleżanka bardzo prosiła, żebym ja pana telefon, ponieważ mąż ma do pana telefon, a ja bym chciała tutaj przekazać, bo tam jakąś mają bardzo ważną sprawę. Ja mówię: nie, no jasne, oczywiście, niech pani przekazała ten telefon, albo niech pan jeszcze do niej zadzwoni sobie, nawet niech pan sobie zapisze ten numer. Więc ja sobie zapisałem, słuchajcie, numer telefonu do tej pani, to pamiętam, był telefon stacjonarny, nie żadna komórka, tylko stacjonarny, dzwonię, odbiera bardzo miła pani, mówi: ojej, jak dobrze, że pan dzwoni, panie Robercie, ja muszę z panem porozmawiać, proszę do nas przyjechać. No wiecie, ja tak, gdyby nie ten telefon od tej żony tego znanego polityka, to ja bym pewnie jakoś tam się zaczął wykręcać, bo raczej, no wiecie, no, trudno mi się z każdą osobą spotykać. No ale ponieważ to ona, no to w takim razie, słuchajcie, pojechałem. Pojechałem z moją koleżanką Małgosią. Małgosiu, bardzo ciebie pozdrawiam, jak będziesz słuchała tego, bo ci wyślę ci link. Bo zapomniałem ciebie zawiadomić, że dzisiaj będę o tym mówił. I słuchajcie, w dwójkę tam jedziemy. Jedziemy na
na ulicę Włościańską, to jest na warszawskiej Mokotowie. Mokotów, Żoliborz, tak? Dobrze, Mokotów. Nie, Żoliborz, przepraszam, na Żoliborz. Żoliborz, tak. No i słuchajcie, blok taki 10-piętrowy, dzwonimy, wjeżdżamy. No i mieszkanie trzypokojowe otwiera nam taka pani około lat, powiedzmy, no wtedy mi się wydawała osobą już taką w wieku poważnym, nie była między moim wieku, czy tak pod 60 dobiegała. Jest w środku jej mąż, bardzo zacny człowiek, taka typowa warszawska inteligencja i córka. Córka, która miała lat wtedy chyba 13, jakoś tak. 13, 14, coś takiego. No i słuchajcie, wchodzimy, jakieś ciastka, herbata, kawa, wiecie, jest bardzo, bardzo miło. Piszecie nazwiska tutaj na tym czacie, nieładnie, nieładnie, nie piszcie nazwisk. Nie piszcie nazwisk. Ja już zastanowiłem się, nie będę podawał nazwiska tego polityka. A bardzo miły człowiek, bardzo sympatyczny. No i słuchajcie, siadamy przy stole. I ja widzę, że coś jest jakaś taka, jest jakiś problem, tak, że oni patrzą na mnie, jak ja zareaguję na ich, nie wiem, tą historię czy coś. I ona zaczyna mówić tak, mówi, wie pan co, to jest historia z 87 roku i ja mam takie wrażenie, a nawet pewność, że to ma związek z panem. Ja mówię, nie, proszę pani, proszę wybaczyć, przepraszam, ale to jest pomyłka, bo ja, nie, nie, to na pewno nie o mnie chodzi. Ja 87 rok, proszę pani, to ja byłem studentem i ja głównie to, proszę mi wybaczyć, ale interesowałem się nie obiektami jakimiś latającymi, tylko głównie biegającymi i chodzącymi, prawda, się interesowałem dziewczynami, a nie tam, oczywiście tam UFO mnie interesowało, no ale byłem sfokusowany jako młody człowiek, niech mi Bóg wybaczy, na zupełnie czymś innym. A ona zupełnie niewzruszona mówi, niech pan posłucha, bo my tutaj żeśmy rozmawiali bardzo długo i moim zdaniem to może mieć związek z panem, a nawet ma związek z panem. Słuchajcie, ja reaguję na takie rzeczy oczywiście alergicznie, dlatego że no, jaki związek ze mną? Co może być 87 rok, związek ze mną? To jakiś absurd zupełnie, no ale mówię, dobrze, to proszę mi opowiedzieć, o co chodzi i... Ona zaczyna opowiadać, a chyba nawet zaczął wtedy jej mąż. I tutaj jeszcze jedna uwaga, kim ona jest. Ona była lekarzem pediatrą, czyli tam dla dzieci, a on był lekarzem, wybitnym lekarzem od chorób serca, tak? Czyli tam jakaś chirurgia naczyniowa, coś naprawdę jakaś tam sława międzynarodowa. I słuchajcie, on mówi tak, to może ja zacznę. Mówi, panie Robercie, widzi pan... W 87 roku my byliśmy zaproszeni, ja dostałem zaproszenie na kongres dotyczący chorób serca w RPA. No i mogłem wziąć osobę towarzyszącą. To były takie czasy, kiedy wyjazd do RPA w latach 80., wiecie, to było tak, jakbyśmy, nie wiem, dzisiaj mieli podróż dookoła świata, jakąś, coś niewyobrażalnego zupełnie. I oni razem we dwójkę sobie polecieli do tego RPA. Tak jak oni, słuchajcie, tę historię żeśmy słuchali przy tym stole, więc nic się nie zapowiadało, że to będzie coś nadzwyczajnego, wiecie, to kolejna historia, gdzieś tam może UFO widzieli, czy coś, no, tak sobie myślałem, ale dobrze, no, przyjechałem, wysłucham, nie nagrywałem tego, żałuję bardzo, powiem wam szczerze, bo oni by się pewnie zgodzili, tylko ja byłem tak zszokowany tą historią, że po prostu miałem, no, stało się trudno. I polecieli to, ten nie był w Kapsztadzie, tylko ojejku, w Johannesburgu był ten kongres, ale było tak, że to było tam blisko morza, czyli tam troszeczkę trzeba było ten i morza to nawet ocean jest, bo jak wiecie, RPA jest nad oceanem. I to wyglądało tak, że on chodził w ciągu dnia, uczestniczył w tym kongresie, a ona no, po prostu sobie była tam, miała tam dostęp do spa w tym hotelu, to takie, wiecie, kobiece różne rzeczy. W każdym razie spędzali sobie bardzo miło ten czas, on tam miał wykłady i na trzeci chyba dzień, trzeci dzień, tak, poszli sobie na spacer jak to się nazywa, nad ten ocean, tam po plaży, tak. Godzina była mniej więcej, tak jak oni, pamiętam, opisywali,
Tutaj by się też Gosia przydała, bo by mnie wspomagała. Jak ona zawsze jest na wykładach, to ja zawsze mogę ją tam zapytać i ona po prostu jak bank danych ma. Tak już się, już zmierzch był taki, tak? Ciepło, no bo wiecie, to RPA. Idą sobie tym piaskiem tam po tej plaży. I w pewnym momencie pojawił się latający spodek. Proszę Państwa, oni opisywali, że ten spodek się pojawił nad wodą, w odległości od nich bardzo bliskiej, no 15 metrów, naprawdę, no prawie, że widzieli, on się nagle pojawił, nie przyleciał. Znam tę historię, tak, bo ja opowiadałem ją na wykładach, ale myślę, że trzeba ją tak opowiedzieć, no tak właśnie jak teraz, żeby ludzie tak po prostu, ci, którzy też się włączyli i nigdy jej nie znali, i trzeba ją wysłuchać, żeby zrozumieć, co się kryje za UFO, ja tak uważam. I słuchajcie, ten spodek się pojawił, on był otoczony czerwoną poświatą, zachybotał, dosłownie sekundę, i pytam, jaka była średnica. Oni się nawzajem przekrzykiwali, czyli naprawdę to widzieli. To nie jest tak, że to jakiś układ, że coś, choć weźmiemy Bernatowicza, mu opowiemy jakiś tam kant, coś. Nie, to było... On mówi, to było 7 metrów. Ona mówi, nie, co ty opowiadasz? Przecież pamiętasz, mówiliśmy, że to miało co najmniej 10 metrów. Taka rozmowa. I on lekko zachybotał, to było 15 metrów od nich, i wystrzelił w górę. Takim po prostu pach! Wiecie, UFO jak lata, to tak jak relacje świadków mówią, to jest po prostu sekunda. To jest ułamek ułamka sekundy i po prostu tego nie ma. To jest jakaś technologia zupełnie. I wracają do hotelu pod wrażeniem tego, że widzieli to UFO, jakiś znajomych sobie tam nawet poznali. Lecą, biegną do tych znajomych, pukają do pokoju. Słuchajcie, widzieliśmy UFO. No, ha, 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 śmiech ich, no jakie UFO. No słuchajcie, spodek coś. Ile żeście wina wypili, tak? Było wino? Było? Trochę za dużo. No wiecie, taka rozmowa, powiedzmy, zupełnie, zupełnie zabawna. No i słuchajcie, dali sobie spokój z mówieniem o tym. Po prostu zrozumieli, że tego się nie da, no nie wierzą, nie ma sensu, widzieli coś niezwykłego, jakiś ten spodek, który odleciał. I słuchajcie, myśleli, że na tym się zakończy ta historia, że jakby to już jest koniec, a to był dopiero początek. Wyobraźcie sobie, jest taka sytuacja, że na koniec, już po kongresie, organizator tego kongresu robi dla uczestników prezent w postaci safari. Wiecie, co to jest safari, nie? Oni jadą po prostu takimi samochodami 4x4, tam jeepami, no i tam jedzie się tam przez sawannę, prawda, się ogląda tam te dzikie zwierzęta, jak człowiek ma szczęście, to jakiś lew się trafi, żyrafa, różnie z tym bywa, prawda. Też słyszałem o takich historiach, że pojechali na safari, a żadnego dzikiego zwierzęcia nie widzieli, no akurat tak się zdarzyło. A oni chyba nawet coś tam widzieli, wracają, słuchajcie. A i ostatnim punktem tego safari była odwiedziny wioski murzyńskiej. No takiej wioski, takiej plemię prymitywne tam, prawda, wioska, ale tak naprawdę wszystko było wielką grą, bo zauważyli, że mieszkańcy tej wioski przyjechali tam, Toyotami Camry sobie parkowali i dalej szli, przebrali się w te stroje, ale wyglądała ta wioska perfekcyjnie, tak? No, była taka cepelia, przypomnę, to taki relikt PRL-u, który tam dbał o te różne tam takie ludowe rzeczy, to mniej więcej tak to wyglądało. No i oni wysiadają z samochodów. I czekajcie, żebym ja, pan kapitan ma niesamowitą pamięć, pani Anno, ja zawsze się posiłkuję na przykład Gosią, tak, bo Gosia to jest pamięć, ale nie ma Gosi w tej chwili ze mną, no, także muszę tutaj bazować na mojej pamięci. I jak to było? Oni wysiadają z samochodu i podchodzi do nich szaman. Szaman, no taki murzyński szaman, wiecie, no, perfekcyjny i czystą angielszczyzną, tak jak prawie że oksfordzką mówi, excuse me madam, can we talk a little tam, coś tam, prawda? Ona mówi, czy możemy porozmawiać? Ona mówi, ale to nie ze mną, to pan chce, żeby tutaj z kimś, no to może mój mąż, tak? Nie, z panią, ale mój mąż jest znaną osobą, ja, pan się myli, pan, ja jestem, no nie właśnie z panią. A trochę się zdziwiła. Odeszła z tym szamanem na bok, usiedli na ziemi i słuchajcie, szaman po prostu wypalił do niej tak, że ona, tak jak mówiła dosłownie, no prawie, że odebrała jej mowę. Mówi tak.
No właśnie, a pani coś widziała z mężem, prawda? Wczoraj. Ona mówi, Boże drogi, pan mówi, tak, no to co odleciało? Pan tam był w środku? Szaman mówi, nie, ja nie byłem w środku. A skąd pan wie o tym, że my żeśmy widzieli? Przepraszam, bo to jest jakiś program telewizyjny, że tu jest jakiś show, kręcicie coś? Szaman mówi, nie, proszę pani, proszę mnie uważnie posłuchać, co ja pani powiem. Najpierw napisze pani słowo. I napisał słowo na piasku. Jedno słowo. No słuchajcie, ja mam świadków, bo no musiałbym tutaj Gosię, jeszcze by jeden kolega był drugim razem u tej rodziny, ale to jeszcze wam dokończę później. I napisał to słowo. Będzie pani pamiętała? Tak. No i ona star to słowo na piasku i mówi tak. I to nas, słuchajcie, no teraz to rzeczywiście już wkraczamy w taki klimat typu niebańska przepowiednia, no ale tak mówi do niej tak. Proszę pani, kiedy będzie pani wracała samolotem do swojego kraju, obok pani będzie siedziała osoba, która powie pani ważną wiadomość. Ale to nie będzie najważniejsza wiadomość. Tę najważniejszą otrzyma pani po powrocie do swojego kraju. I tyle mam pani do powiedzenia. I przekażę ją pani pewnej osobie. Tyle mam do pani do powiedzenia. Ona mówi, zaraz, moment, niech pan nie odchodzi do tego szamana. Mówi, ale przecież... A on mówi, przepraszam, ja mam tutaj klientów, już następna grupa przyjechała, muszę się nią zająć, także ja nie mam w tej chwili czasu się panią zajmować. Wszystko, co miałem pani do powiedzenia, to pani powiedziałem, dziękuję, do zobaczenia. Szaman się odwrócił, uśmiechnął i odszedł. Słuchajcie, a ona podchodzi do męża, mówi, nie, no mówi, to jest jakiś... Tu kręcą jakiś film, jakiś, mówi, reality show. Bo on wiedział, że my żeśmy widzieli ten spodek. To skąd on wiedział? A to ten mąż mówi, nie, to na pewno jest jakiś żart. Mówi, trzeba zobaczyć, gdzie tutaj są kamery, bo na pewno jakieś kamery porozstawiali, żeby to nagrać. Także cały czas, słuchajcie, zerkali, patrzyli, gdzie tam są kamery. No bo no nie ma siły, no ktoś z nich robi żart, prawda? Nie było żadnych kamer. Ten szaman się tylko dyskretnie uśmiechał i jej delikatnie machał, tam już przyjmując następne grupy turystów. No i słuchajcie, kończy się ten ich pobyt. Oni wracali oddzielnie do Polski, mianowicie wracali liniami KLM do Polski. Ona wracała jako pierwsza, a on jako drugi, no bo dlatego, że tam chyba nie było miejsc w samolocie tyle, także organizator im po prostu dwa różne loty. No tak się zdarza, tak? On jeszcze był jeden dzień dłużej. No i słuchajcie, ona idzie do tego samolotu, siada przy oknie, no i wiecie, no tak sobie czeka na tą osobę, która będzie obok niej siedziała, tak, no bo to ma jej przekazać ważną wiadomość, tak? No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, tak jak ona powiedziała, że cały ten samolot był wypełniony ludźmi, po prostu prawie, że to ten, ale jedno miejsce, mówi, było wolne obok niej. I nikt nie usiadł. I ten samolot wystartował, duży jumbo jet. On leciał z Johannesburga, leciał do Amsterdamu, bo to był KLM, czyli te holenderskie linie lotnicze. No i słuchajcie, lecą. Ona, no, rozczarowana była, ale już później zapomniała nawet o tym. I nagle podchodzi do niej stewardesa z listą pasażerów, trzyma listę i po polsku mówi, przepraszam, pani jest Polką? Ona mówi, tak. Ona mówi, Boże drogi, czy ja mogę usiąść obok pani, bo... Ja po prostu tak chciałabym po polsku chwilę porozmawiać. No po polsku przez chwilę choć. Jasne, siadaj. No i słuchajcie, siada obok niej ta stewardesa, rozmawiają i stewardesa nagle mówi tak, mówi, ja pani muszę coś powiedzieć. Droga pani, ja po prostu widziałam coś niebywałego. Widziałam to z koleżanką na Wyspach Kanaryjskich, jak my byłyśmy i mieliśmy tam przerwę w locie, tam chwilę w hotelu. Pojechałyśmy na spacer, tam poszłyśmy na spacer. I byłyśmy same we dwie. Ja zobaczyłam, mówi UFO. Wie pani, co to jest UFO? Ona mówi, wiem, taki... On, jak to wyglądało? Ona mówi, spodek otoczony czerwoną poświatą. No, dokładnie opis był taki sam, jota w jotę, jak to, co oni widzieli tam w tym RPA nad tą wodą. Tak? Bo to jeszcze wam nie powiedziałem, to się unosiło bardzo nisko nad wodą. No, dosłownie tam kilka metrów, tak? I od nich 15 metrów i po prostu... I mówi, usłyszałam głos od tego, czekajcie, nie mam niestety tutaj chusteczki, ale już dobra, trudno. Usłyszałam głos. Głos jakiś telepatyczny czy coś. Jest wiele dróg i jedno źródło, jedno centrum. Wiele dróg prowadzących do tego samego źródła. Coś takiego było, tak? Coś takiego usłyszała. Jak ona to
powiedziała tej żonie tego lekarza, to ona zrozumiała, że spełniła się ta dziwaczna, nie wiem, ta przepowiednia tego szamana szalonego, tak? Że to po prostu się w głowie nie mieści, ale ten szaman z jakiegoś tam, drodzy Państwo, powodu wiedział, że dojdzie do tego wydarzenia w samolocie. Czy ja ją pytałem o to, drodzy Państwo, o to, czy ona cały czas... tak, ładny psikus zrobili, panie Jakubie, dokładnie. Tylko pytanie, kto to zrobił, ale to jeszcze wam powiem zaraz. Johannesburg leży w głębokim lądzie, a nie nad oceanem. Tak, ale ten ośrodek, w którym oni byli, był nad oceanem. Tak, był nad oceanem, bo ja dokładnie o tym... Zresztą mamy gdzieś tam spisane, gdzie to było. Także, ale słuchajcie dalej. I w każdym razie ona wraca do Warszawy po rozmowie z tą stewardesą i dosłownie, tak jak opowiedziała, pojechała od razu na Okęcie. Lotnisko Okęcie, teraz Chopina tak się ładnie nazywa, ale Okęcie zawsze już będzie lotnisko Okęcie dla mnie, żeby mu od razu na Okęcie powiedzieć, tak, o tej historii. Tylko on pokazał się tam w tej hali przylotów, ona jego dopadła, mówi, nie uwierzysz, co ja przeżyłam w tym samolocie, tam siadła stewardesa i powiedziała, że ona widziała taki sam obiekt, jak my żeśmy widzieli i usłyszała głos, tak, że jest wiele dróg i tylko jedno centrum, tak. On mówi, nie, no mówi, słuchaj, to jest jakiś żart, mówi. To jeżeli oni kręcą, bo cały czas byli przekonani, że oni kręcą jakiś reality show, jakiś program, to mówi, tutaj też mogą być kamery, tak? A tym w tej hali odlotów się rozglądają. No nie ma nic, no nie ma, no nie ma żadnego, nie wiem, kamerzysty ukrytego, coś. Pojechali do domu. No i rozmawiają o tym, wiecie, oni się, tak jak mi mówili, nie interesowali się ani UFO, ani no, zwykli ludzie, normalni, tak, oczywiście zwykli, no, lekarze, prawda, to inteligencja warszawska, no, ale no, wierzący tam, tak jak wszyscy chodzący do kościoła, żadnych tam takich, że tam UFO żyją, UFO, nic z tych rzeczy. I słuchajcie, rozmawiają i on mówi tak, mówi, wiesz co, ja mam taką propozycję, może nie mówmy o tej historii nikomu, bo się tylko śmieszymy, tak? No bo kto nam w to uwierzy? Ale popatrz, co ten szaman ci powiedział, że ty dostaniesz tą ważniejszą wiadomość później, tak? Już teraz. Jakąś wiadomość dostaniesz. Ona mówi, no ale coś dostałaś? No nic. No ale coś, nie wiem, sen jakiś miałaś? Nie, nic nie miałam. No dobrze, no. Słuchajcie, w każdym razie nie ma żadnej wiadomości. I oni sobie, słuchajcie, po prostu zaczęli. Mówi, że ja pytałem, czy oni rozmawiali o tym. Ona mówi rzadko, no czasami. No i wtedy się wydarza ten etap drugi tej historii. Proszę Państwa, zapnijcie pasy. Naprawdę zapnijcie pasy. Bo to jest po prostu, ja nawet powiem Wam, że ja mam kłopot, żeby sobie to jakoś to wszystko złapać. Jest 24 października 1987 roku. Godzina, tak jak mówili, 20:30, ciemno już, prawda, bo październik to wiadomo. Matrix, no ja się zgadzam, pani Agnieszko, tak, w Matrixie. I słuchajcie, siedzą i jedzą kolację. To mieszkanie, jak zamknę oczy, to ja pamiętam rozkład tego mieszkania. Powiem wam, jak to było. To, jak się wchodzi, to jest taki normalny lokal, no, w bloku, tak, to blok 10-piętrowy, taki punktowiec. Po prawej stronie był pokój, trzy pokoje były. Jeden pokój to był pokój, gabinet tego pana doktora od serca, który gdzie przyjmował, rozumiem, że pacjentów przyjmował, tak, i było biurko, tak. Naprzeciwko był pokój ich córki, nie, była kuchnia, przepraszam, a pokój ich córki był po prawej stronie, a ten salon, gdzie nas przyjmowali, gdzie spali, domyślam się, to był po lewej. Także trzy pokoje, małe mieszkanie tam, no ale w każdym razie. I w tym dużym pokoju jedzą kolację. Jedzą tak. On, ona i ich córka siedzą przy stole, jedzą kolację i ona wstaje, tak jak on opisał, wstaje, bez słowa odchodzi. Więc on pyta, mówi, wychodzi w ogóle z pokoju. Mówi, gdzie idziesz? Ona idzie gdzieś. A on krzyczy, mówi, gdzie ty idziesz? Przecież jemy kolację. Ona idzie, słuchajcie. I go tak to zaintrygowało, że razem z córką wstali, idą za nią i widzą coś niebywałego. Wiecie, no... Słuchajcie, no, trudno jest o tym mówić, no, ale muszę wam o tym opowiedzieć. Widzą, że ona siada przy stole w jego gabinecie, bierze pióro, bierze kartki papieru, takie,
Boże drogi, ja tutaj nie mam takiej kartki, czekajcie, no. Kartki A4, no wiecie, jak wyglądają A4 kartki, tak? No taka, czekajcie, tutaj coś mam. O, tak. Ważny numer telefonu. Zresztą numer telefonu do osoby, która widziała ucho, no dobra, nieważne. Kartki papieru takie bierze, A4. Bierze długopis i bez słowa zaczyna pisać. I teraz tak, ona pisze, tylko czekajcie, żebym ja wam pokazał, jak to był. Ona pisze tak, kochani. Ona pisze, nie odrywając długopisu od kartki, pisze normalnie, potem pismem lustrzanym. Normalnie pismem lustrzanym. Jedno zdanie normalnie, drugie pismem lustrzanym. Zdanie normalnie, pismem lustrzanym. I on mówi, tak jak on mi pokazywał, to ona pisała mniej więcej w takim tempie. Zobaczcie, czekajcie, jak to jest z tą kamerą. O tak. On mówi, że mówi, nawet w życiu nie widział, żeby ktoś tak szybko pisał. Ona, już nie mówiąc o jego żonie, tak? Zapisała 14 stron kartek papieru. Mówi, że nawet zmieniała te kartki tak automatycznie prawie, że. I słuchajcie, skończyła. Ostatnia kartka, 14 kartek zapisała i padła po prostu, straciła przytomność. Straciła przytomność. Straszna historia. On dzwoni po pogotowie, przyjeżdża pogotowie, zabierają ją do szpitala. No, nawet wiem, którego szpitala, ale już pomijmy, który. I on jedzie z nią, wiecie, to jest lekarz, tak? Słyszy, ma wysoką temperaturę jakąś ogromną i ma wszystkie objawy sepsy. Wiecie, że sepsa to jest straszna choroba, że to jest taka choroba, że jest duża śmiertelność sepsy. Także to... I ten lekarz prowadzący w szpitalu mówi, wie pan, musi być pan przygotowany na wszystko, tak? No po prostu nie wiem dlaczego, czy coś się musiała zarazić, czy czymś, gdzieś weźcie, byli gdzieś daleko. On mówi, no byliśmy w RPA, no, ale to było dawno temu, to 3 miesiące temu. On mówi, no poważna sytuacja, jest bardzo wysoka gorączka, będziemy walczyli o życie pana żony. On wraca z córką do domu, oczywiście, wiesz, jest w ogóle... Czeka na ten telefon i patrzy ten list, co ona napisała w tym liście. Słuchajcie, wiecie, no nie jest to proste napisać jedno zdanie zwyczajnie, a potem drugie pismem lustrzanym, tak? To nie jest takie proste. No nie wiem, ja próbowałem pisać lustrzanie, nie jestem w stanie, a poza tym piszę bardzo powoli. On spisał to, co jedli na kolację. Oni nawet coś mi... Już nie pamiętam, czy mi mówił. Nie pamiętam, co jedli. Przepraszam państwa dalej. Moderator jest tu potrzebny. Dokładnie. W każdym razie wracamy do opowieści. I on spisał ten cały tekst. Słuchajcie, po polsku tekst. Po polsku. Dziwny tekst. Posłuchajcie sobie fragmentu. To tak, grzybki, halucytki. Tak, akurat. Nie, weźcie, tam, chyba moderator tutaj jest, weźcie tam, uważajcie na tych prawdziwych badaczy, bo zdaje się, że oni tutaj się chyba tutaj zalęgli. Ja ich tak nazywam. Słuchajcie, i wyobraźcie sobie, spisał to wszystko na... Jest to 7 stron A4 mniej więcej, takim zwykłym zapisem i z tytułem dziwacznym List z Transcendencji, tak? List z Transcendencji. On czyta ten list, tam występują też postaci takie jakieś znane. Jest o Einsteinie mowa, rzeczywiście, ale jest na przykład o Sedlaku, o profesorze Sedlaku, który zajmował się Bogiem, no istotą Boga, czy jakimś taką historią. I słuchajcie, on czeka na jakąś wiadomość z tego szpitala i następnego dnia, mówi tak, koło południa, dostaje telefon, proszę natychmiast przyjechać do szpitala. On wtedy, pamiętam, że nam powiedział, że jechał wprost do tego szpitala, przekonanym będąc, że po prostu jakoś nieszczęśliwie ta informacja tak brzmiała, że coś się stało, no to on myślał, że żona już zmarła po tej sepsie, że po prostu jej nie ma. I przed szpitalem widzi scenę jakąś też absurdalną, mianowicie stoi jego żona i otoczona jest lekarzami. Żona oczywiście tam w tym takim jeszcze piżamie jakiejś, której tam była. Lekarze są zdziwieni, bo ona w ogóle nie ma żadnych objawów, niczego, nie ma temperatury, wszystko po prostu, niczego nie pamięta. On do niej podchodzi, mówi, słuchaj, jak się czujesz? On mówi, świetnie, tylko co ja tutaj robię? A on mówi, no jak to, co tutaj robisz? No przecież ten list napisałeś. Jaki list? No ten, pokazuje jej te kartki, te 7 kartek. Ona mówi, no chyba żartujesz, no przecież ja nawet nie wiem,
Jakim to dziwnym jest językiem pisane? Ja nawet nie wiem, kto to jest. Sedlak mówi. Nie wiem, to nie ja pisałem. No jak nie ty pisałaś, jak ja z córką widziałem, jak ty to pisałeś. Mamy te kartki, sobie zobaczysz. Jana wraca do domu i słuchajcie, czyta ten list. Czyta ten list i mówi tak, mówi, nie, to nie ma co w ogóle nikomu mówić o tym liście, bo to nie po prostu, wiecie, no, ludzie są złośliwi, są bezwzględni, są głupi też, no wiecie, jak to jest, tak, no, nie rozumieją tego, że jest coś takiego jak pismo automatyczne, tak, nie, wszystkie te, dla nich te przekazy to jest tylko bełkot, no to głąby takie, no są, no znamy ich także. Oni się zdecydowali, żeby kompletnie milczeć o tej sprawie. Odłożyli ten list na półkę i mówią, może się tutaj zdarzy taki moment, że będzie komuś okazja przekazać ten list. No i słuchajcie, list 16 lat leży na półce. 16 lat, bo to jest 87, jest 2003 rok. Jest 2003 rok, ona, jak opisuje, była z mężem, córki nie było w tym czasie w domu. I ogląda telewizję, po prostu przeskakując z kanału na kanał, tak? Przerzuca te kanały z jednego na drugi. No, każdy, kto ma telewizor, to wie, że taka jest metoda oglądania tych stacji telewizyjnych. I wpada na kanał Polsat 2. A wpada na kanał Polsat 2, gdzie trwa program, który się nazywał Na poduszkach. Proszę Państwa, na czym ten program polegał? Polegał na tym, że były trzy modelki, które zapraszały różnych ciekawych ludzi, tak, do programu. Wśród tych ciekawych ludzi miałem zaszczyt być i ja. Byłem tam regularnie, opowiadałem im, no, takie różne tam, prawda, o tym UFO, tam o duchach, o tym, o siamtym, nawet mi płacili coś za te programy, także byłem zadowolony bardzo. I to był program o UFO. I ona, słuchajcie, ogląda, jak ja mówię o tym UFO, to już nie pamiętam, co ja tam w tym, trzeba by zerknąć do tych programów, gdzie one są, nawet moja koleżanka mówi, żeby to jakoś do archiwum sobie ściągnąć, ten odcinek, o czym ja mówiłem. Ona woła męża i mówi, słuchaj, jeżeli, no proszę Państwa, tutaj też mam świadków, bo byliśmy w tym domu, nie byłem sam, tak, także mam świadków, jeżeli ten facet ma na imię Robert, to ja muszę mu ten dać list, bo Robert to było słowo, które napisał na piasku ten szaman. Na koniec jedna z tych dziewczyn mówi, no dobrze, naszym gościem był Robert Bernatowicz. Robert, co będzie za tydzień? Ja mówię, no za tydzień opowiem wam o potworze z Loch Ness. Niezwykle ciekawa sprawa, która wydaje się coś takiego. I ona mówi, muszę się z tym człowiekiem skontaktować. Musimy mu dać ten list, bo no Robert, no nic takiego mi nie przychodzi, chyba to jest ten człowiek, któremu musimy ten list. I ona, słuchajcie, się kontaktuje, szuka do mnie kontaktu, zapisała sobie moje nazwisko, chyba nawet z błędem jakoś, ale później ustaliła, jak naprawdę się nazywam. I jej córka przyjaźniła się z córką tych znanych polityków. I tak, jak wiecie, trafiło to do mnie i my jedziemy na tą Pościańską. Wysłuchałem tą historię niebywałą z moją koleżanką. No wiecie, też takie wrażenie, trudne jest nawet to jakoś opisać. I ona mówi, idzie do ma taki regał, bierze te kartki, te siedem kartek, bo ja, to były już po polsku, i mówi, niech pan teraz coś z tym zrobi, to jest list dla pana. Ja ten list zaczynam czytać, słuchajcie. Wiecie, to naprawdę, to moment taki dosłownie filmowy. My pracujemy nad różnymi projektami filmowymi, ale mój kolega Marek z Poznania, Marku, cię pozdrawia, mówi, Robert, to jest historia na film. To jest, ja mówię, no, ale kto w to uwierzy? No, ludzie nie uwierzą w to przecież. No, ale i tak historia na film jest świetna. Ja zaczynam czytać, słuchajcie, list jest poruszający. Ja przeczytam wam za chwilę, znaczy przeczytam, wy sobie posłuchacie dwóch fragmentów tego listu. I wychodzimy z tego domu, pożegnaliśmy się z tymi ludźmi. Ja mówię, słuchaj, nie ma co w ogóle o tym mówić, o tym liście, bo no co, no jak, no gdzie? No przecież ta historia jest nie do opowiedzenia. Ona jest nie do opowiedzenia nikomu. Gosia mówi, słuchaj, to może w książce ją sobie kiedyś tam wydrukujesz, gdzieś jakąś książkę wydasz na podstawie tych różnych swoich tam historii. A moje, to jest dobry pomysł, wiesz co, to jest dobry pomysł.
I tak żeśmy się rozstali, ten list, słuchajcie. Ja mówię, fragment zamieszczę w internecie. Zobaczymy, jak ludzie na niego zareagują. To był 2003 rok, to było dawno, dawno temu, słuchajcie. Ja już miałem tam, mieliśmy fajny taki serwis. Puszczamy ten fragment tego listu i komentarze. Ja nie zapomnę tych komentarzy. Co za bełkot, typowy tam uduchowiony bełkot, hi, 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 ha, 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 co za bzdura, jaka po prostu nie... Zero konkretów, bo ludzie oczekują konkretów, tak? Jeżeli coś jest na przykład tak, co to jest konkret? No, 27 kwietnia o 15 wejdą tutaj wojska ruskie, będzie wojna, ruszy, to są konkrety, a nie tam takie tam coś tam o duchowości. Nie, to bełkot. Ja powiedziałem gościu, mówię, słuchaj, nie ma co w ogóle tego listu dawać. Jak oni tak, takie są komentarze, to po prostu niech spadają. Nie ma w ogóle po co sobie głowy zawracać i opowiadać tę historię. Ona mówi, dobrze, Robert, no ale to jest nieprawdopodobne. Ci ludzie mówili prawdę, przecież wiesz. Ja mówię, no wiem. Tylko, że no zrozum, no to jest jakaś, nie przekroczymy pewnej granicy. No i tak w zasadzie z tym listem, słuchajcie, ja ten list opowiadam, tą historię opowiadam tylko wyłącznie na różnych wykładach. Też patrzę, jakie są reakcje ludzi, bo zawsze tak sobie myślę, że no po prostu to przekracza pewną granicę zdecydowanie. I 27 kwietnia, nie zapisujcie sobie tej daty, dajcie spokój, rzuciłem tą datę jakoś jako przykład tylko wyłącznie. Byłby wspaniały film, panie Janusz, dokładnie, to byłby wspaniały film, to jest nieprawdopodobna historia. I teraz, drodzy państwo, pozwólcie, że fragment tego listu, ja nagrałem specjalnie, kupiłem taki po prostu program, który czyta lektorsko fragmenty i myślę, że przeczytał go bardzo, bardzo dobrze. Także, drodzy państwo, po raz pierwszy publicznie fragment tego listu będzie właśnie w tej chwili puszczony. I tak, tutaj dałem nawet takie tło. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także, panie, panowie, posłuchajcie sobie fragmentu tego niezwykłego listu. Niezwykłego. Masz teraz już świadomy klucz do poszerzania swoich myśli. To metoda skojarzeń w ciągu logicznym. Ujęliście to znakomicie w czterech prawach: czasu ich występowania, wspólnej przestrzeni, podobieństwa i różnicy. To wielkie prawo poszerzania wszystkiego, co zaistniało w danym obszarze, a stworzone ciszą. Tylko w głosie ciszy można odnaleźć te wszystkie gamy, które teraz gracie. W ciemności tylko można odnaleźć światło w różnych odblaskach, od światła świecy do światła lasera. Życie rodzi się krzykiem, a śmierć rodzi się ciszą. Czy to takie trudne, aby pojąć, że na granicach wszystkiego istnieje ekstremalna wartość danego zjawiska? A zatem Bóg to ekstremalna granica wszechrzeczy i zjawiskowo nieuchwytna, bowiem ducha nie można zobaczyć, usłyszeć, a jest. To właśnie określenie ekstremalne nicości, to najwyższy duch, który jest, a nie ma. Wszystko zatem jest, bo tylko to, co istnieje, może być dla was nieuchwytne na granicy dostrzegania przez was. Widzisz jednak, że problem dostrzegania nie oznacza progu istnienia. Jest dla was tylko to, co możecie uchwycić swoimi zmysłami, odczuciami w różnych formach wyrazu. Obraz, dźwięk, to podstawowe elementy waszego budowania świata. Potem odzwierciedlacie swoje myśli w tożsamości, czyli dostrzegacie obraz siebie samych, aby potem w tym obrazie dochodzić obrazu Boga, bowiem poszukujecie swojego Rodzica, który powołał was do życia w świecie żywych. To właściwe określenie, ponieważ potem przechodzicie do świata zmarłych. A skoro tak sami o tym mówicie, musi istnieć drugi świat, bowiem nie ma niczego, czego byście nie określali w swoim obrazie konkretnym czy abstrakcyjnym. W każdym świecie jest to samo, chociaż nie takie samo, ponieważ jest na innym poziomie abstrakcji. Wy zaś konkretyzujecie ten obszar w swoim odzwierciedleniu. Śmierć to tylko życie w innym wymiarze przestrzeni i czasu. Poza czasem i przestrzenią jestem tylko ja, Stwórca. Widzę, że ucieszyłaś się tym stwierdzeniem, że ja mam swoje miejsce zarezerwowane wyłącznie dla siebie, bowiem pragniesz, abym miał największy komfort swojego istnienia. Wynika to z twojej postawy wobec mnie, twojego Ojca. Pragniesz wszystkiego, co najlepsze dla mnie i tym właśnie kluczem, miłością, otworzyłaś tutaj bramę. W twoim pragnieniu mojego komfortu czy wygody jest jeszcze wielkie zaufanie do mojej mądrości, która przewyższa wszystkie inne i wiesz, że tylko ja mogę ci wszystko wyjaśnić i pocieszyć w chwilach smutku i nieszczęścia.
Wartością Twoich rozważań na płaszczyźnie mistyki jest wielkie jej konkretyzowanie na płaszczyźnie fizycznej Twojej egzystencji. Jak widzisz, umiejętność konkretyzowania wszystkiego w działaniu, nie tylko precyzowania słownego, jest podstawą mojego oddziaływania we wszechbycie, czyli wszechświatach, bo światów jest wiele. Mogę Ci przekazać, że tylko Bóg ogarnia wszechświaty w swojej złożoności i przekształcaniu. Człowiek uważa tę możliwość za możliwą, ale tylko na zasadzie prawdopodobieństwa. Ja natomiast to całe Wasze prawdopodobieństwo przetworzyłem na konkretne egzystowanie w materii duchowej i fizycznie namacalnej. Granica Waszego odbioru mojej konkretności funkcjonowania we Wszechświecie jest u Was odzwierciedlana w Waszej zasadzie przybliżenia prawdopodobieństwa do rzeczywistości. Drogą kolejnych przybliżeń. To już coś, a więc jednak poszerzacie swoje rozumowanie na terenie filozoficzno-fizycznym, zwłaszcza w dziedzinie fizyki subkwantowej i matematyki, którą potem możecie prawdopodobnie zastosować w praktyce. O czym to świadczy? Że człowiek wie tylko tyle, ile sam zobaczy na pewno dotknie, zmierzy, zważy i tak dalej. Ujęcia ilościowe i jakościowe w waszym odzwierciedleniu są jeszcze nieprecyzyjne, ale to kwestia czasu. Zawsze mówicie, przed tysiącami lat, przed wiekami, albo za krótki okres czasu na to, aby już o czymś móc powiedzieć, że coś występuje na pewno. A zatem prawdopodobieństwo w waszych rozważaniach związaliście z pewną dozą niepewności. Niepewność wasza jest wyrażona lapidarnie i dosadnie w stwierdzeniu: wiem, że nic nie wiem. Jest to wszak bardzo ekstremalna brama dla wiedzy i niewiedzy jednocześnie. Ja natomiast nie wiem, że wiem wszystko. To też moje ekstremalne stwierdzenie o moim poznaniu tego, co stworzyłem przez wielką kreację w swoim świętym miejscu duchowym. No, przyznacie państwo, że tekst jest dziwny. Ja jednego jestem pewien, Ja zawsze do takich przekazów channelingowych podchodzę z dystansem. Zawsze podchodzę i mam duży taki dystans, ale jestem pewien, że ta kobieta tego nie wymyśliła i nie napisała. No naprawdę, no... Nie wiem, ten tekst jest po prostu zadziwiający. Jeszcze zanim będzie drugi fragment, powiem państwu, jaki jest taki główny przekaz tego, tak? To jest długie, wy mówicie, żebym ja to czytał, tak? Że automat... Ja wolę prawdę mówiąc... teorii, tak, dziękuję bardzo, Bador, rzeczywiście to brzmi tak jakby... Ale czekajcie, ja tylko dokończę wam, bo mam pewne podejrzenia z tą historią też, żeśmy rozmawiali o niej milion godzin, no przesadzam, ale bardzo często żeśmy o niej rozmawiali, zresztą się nie dziwicie, prawda? Tekst jest taki, bo to jest długi tekst, że jakby przesłanie, jakby go tak, że człowiek zrobi krok do przodu w swoim rozwoju, kiedy umieści iskrę Boga, Stwórcy w swoim życiu, tak? Że jak włożymy to do naszego życia, tę drobną, małą iskierkę Stwórcy, to wtedy się zacznie dopiero ten ruch do przodu. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, bo tekst jest tak trudny, że trudno jest go tak zrozumieć jednym i ogarnąć jednym zdaniem. No, zresztą posłuchajcie jeszcze drugiego fragmentu. Dwa fragmenty wybrałem, a normalnie jakby ten tekst czytać, to tak się wydaje, to jest 7 stron, także to... Ja tak, zgadzam się, Daco Polo, że to jest tekst dla fizyków teoretyków. Ja zresztą cały czas uważam, że to jest tekst dla naukowca, który zajmuje się fizyką teoretyczną, ale posłuchajcie sobie kolejnego, moi drodzy, fragmentu. Masz teraz już świadomy klucz do poszerzania swoich myśli. Tak, momencik, to jest chyba to. Już dobrze. Popatrz na hasło tkanka nerwowa w encyklopedii, a zrozumiesz różnicę w przepustowości informacji i myśli między wami a zwierzętami. Wszelkie myśli są moimi myślami, a wy odzwierciedlacie moje myśli w was samych poprzez uświadamianie ich w sobie na obszarze własnej egzystencji duchowej. Cała wasza twórczość, inwencja czy koncepcja, czy też wena, jak wy to określacie, wynika z odzwierciedlenia moich myśli w was. Każdy twórca ma większą zdolność niż odtwórca w ujmowaniu rzeczywistości. Na waszym poziomie egzystencji też wyróżniliście takie kategorie działania, a więc twórcy i odtwórcy, a kto jest STWORZYCILEM? Może więc i w tej dziedzinie można znaleźć dla mnie miejsce? Stworzenie, tworzenie i odtwarzanie. Weź na przykład swój początek w martwej materii, gdzie ulokowałem cię za granicą stworzenia, byłeś tylko proszkiem, pyłem subkwantowym, który sam nie mógł niczego ani stworzyć, ani tworzyć, ani odtworzyć.
mogłeś być tylko embrionem w egzystencji wszechrzeczy. Ale wszak chciałem ci dać indywidualność i możliwość rozwoju, poruszyłem zatem twój i mój potencjał jednocześnie, bowiem zamknąłem swój majątek w tobie i dałem ci na drogę błogosławieństwo znakiem krzyża. To właśnie. Podział całej mocy i energii na cztery części, po których miałeś się posuwać w swojej drodze życia i rozwoju. Ty to intuicyjnie odzwierciedliłeś i przekazywałeś innym w trakcie swoich wykładów na temat rozwoju duchowego człowieka, jak człowiek może się zorientować w swoich czynach i określić swoje miejsce na tym właśnie obszarze. Widzisz zatem, że intuicja to już bardzo dużo, to podstawa do zrozumienia wszystkiego. Ale intuicja nie jest w stanie wszystkiego od razu odzwierciedlić, bowiem wtedy człowiek nie może zapamiętać całej wiedzy przyswojonej intuicyjnie. Jest to niemożliwe dla istot stworzonych, gdy nieskończonych, a istniejących. To właśnie macie zawarte w swoim stwierdzeniu, że człowiek nie może zbudować doskonalszego komputera niż jego mózg. Nikt z was nie jest w stanie skonstruować czegoś doskonalszego w swej funkcji niż on sam. Ale ja mogę, bo mam wszechwiedzę i wszechmoc. Sami tak określiliście moje możliwości w swojej teologii, w nauce o mnie. Widzisz zatem, że jeszcze daleko wam do pojęcia programu doskonalenia się was w materii i duchu, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, ze ducha niektórzy odrzucają i po drugie, co możecie wyodrębnić w waszych twórczych działaniach jako istotny czynnik inspirujący rozwój. Do skonstruowanych przez siebie komputerów możecie tylko wrzucić to, co sami posiadacie, ale jak dołożyć odpowiednią informację doskonalącą wynik, który chcecie uzyskać na końcu obliczeń myślowych. Wszystkie możliwe dane już zawarliście w programie i dzięki pracy komputera możecie tylko przyspieszyć swoje wyniki, ale nie możecie ich przez komputer udoskonalić. Możecie je uwolnić od błędów, ale tylko wtedy, jeżeli wasze dane są bezbłędne i jeżeli konstrukcja maszyny jest bezbłędna. Jeżeli coś wam nie wychodzi, mówicie, to był błąd w sztuce. Ale w waszej teologii jest jedna moja cecha przez was uchwycona, nieomylność. Jak wy zatem możecie dojść w swoim odzwierciedleniu mnie do tej właśnie cechy? Moje rozumowanie jest zawsze całościowe, a nie wycinkowe jak wasze. Doszliście już do spostrzeżenia tej cechy w waszym tak zwanym holistycznym podejściu do zagadnień. Gorzej jednak z waszą praktyczną działalnością w tej dziedzinie. Wyłączność tej cechy dla mnie zarezerwowanej jest ewidentna. Jak chcecie urzędować holistycznie na tak małym wycinku rzeczywistości jak wasza Ziemia i wasz kosmos? Jesteście tylko małym punktem na nieboskłonie i w wielkiej przestrzeni kosmicznej. Wy jednak uważacie, że jesteście najwięksi i najlepiej uzbrojeni w narzędzia pomawcze. Czyżbyście odzwierciedlali moją cechę wszechpotęgi? Ejże? Ja nie mam cech negatywnych, a wy to nazywacie u was pychą. Jak zatem dalej z wami dyskutować na tle tego negatywnego odbicia? Otóż mogę ci dalej prowadzić ten wywód. Spokojnie usiądź i wyłącz swoje ludzkie ja, wtedy będę mógł łatwiej, niejako automatycznie, narzucać ci mój ciąg myśli. Musisz wiedzieć, że stan umysłu, który otwiera się na większego, jest wolny od barier, które w nim narosły i usuwa te granice, przez którą mogę z tobą rozmawiać. A zatem czy myślisz, że Bóg ma cechy negatywne, takie jak pycha, samoświadomość swojej wszechmocy itp.? Powiem ci, że to, co negatywne, tylko w materii się zrodziło, to takie krzywe zwierciadło, które odzwierciedla negatyw mojego pozytywu. Wy też podczas robienia zdjęć najpierw otrzymujecie negatyw, a dopiero potem pozytyw. Otóż przez tę analogię mogę z tobą łatwiej dyskutować. Wiesz już, że materia to ten obszar rzeczywistości, w której odbijam siebie jako duchową naturę, ale początkowo materia odbija mój negatyw. To właśnie taki szatan, który jest tak potężny jak ja, ale ma tylko negatyw tej potęgi. Negatyw zatem nie tylko jest niejasny. To, co u mnie jasne, dobre, piękne, w negatywnym odbiciu staje się ciemne, złe i brzydkie. Należy zwracać uwagę nie tylko na zewnętrzne jego cechy, ale również brać pod uwagę wpływ tych cech i negatywne skutki, jakie zachodzą w trakcie wywoływania negatywu. Otóż w momencie świadomego już odzwierciedlania rzeczywistości zdobyliście moje odzwierciedlenie w sobie jako negatyw i pozytyw jednocześnie. Byliście niejako pomdrugeszani w swoim odbiciu mnie w sobie. Plan mój bowiem, aby was powołać do życia i usynowić na swoje podobieństwo, zakładał wasz wkład w akt stworzenia. To właśnie ta pula waszej woli twórczej w dochodzeniu do siebie i do mnie drogą oczyszczania i doświadczeniami na poziomie materii. Chciałem was usynowić, ale nie chciałem wam niczego narzucać na siłę. Wbudowałem więc w wasze nasienie gen wolnej woli. Wola ta na początku waszego rozwoju nie była wolna,
bo jak można coś właściwie rozwijać, jeżeli nie ma się o tym zielonego pojęcia i jak wam dać od razu wszystko w tym zakresie? Bylibyście wtedy niebezpieczni dla samych siebie, jak zresztą nawet obecnie na waszym poziomie umysłu to czynicie. Bawicie się energią atomową, jakby to było tylko takie nieważne eksperymentowanie i nie przynosiło negatywnych skutków łącznie z zagładą Ziemi i ludzkości. No i co powiecie na to? Ciężki tekst, co? Właściwie ja mówicie, żebym ja czytał, tak, lektorsko. Ja uważam, pomyślałem tak sobie, że tekst jest tak ciężki, że ja go czytać nie będę jednak. Może jakiś inny lektor by tutaj sobie jakoś... W każdym razie powiem wam tak. Z tym tekstem jest to coś, co ja nie potrafię jakoś tego zaszeregować, poza jedną rzeczą, o której wam powiem przy okazji drugiego spotkania u tych ludzi. Bo było drugie spotkanie, dwa razy pojechaliśmy do nich, raz z Gosią i drugi raz pojechaliśmy, była Gosia i chyba był Łukasz. Pozdrawiam ciebie, Łukasz, mam nadzieję, że to pamiętasz. Chyba jeszcze Kuba był z nami bodajże. I jesteśmy u tych ludzi, przyjechaliśmy do nich chyba rok później. Nie, no nawet dwa lata później, trzy lata później. Ja chciałem jakoś po prostu to tam sobie udokumentować, no. No i rozmawiamy z tymi ludźmi, ja nagle patrzę i nie wierzę własnym oczom. Nie wierzę własnym oczom. Przy tamtej łóżku, tak, czy takie, bo to była taka rozkładana kanapa, jest zdjęcie Sajbaby. A wiecie, że ja z Sajbabą robiłem tutaj audycję, mówiłem wam, że miałem własne jakieś historie i to była postać nie z tej ziemi zupełnie. Mówię, pani wie o Sajbabie? Co tu to zdjęcie robi? A ona mówi, tak, wiem, ja, wie pan, w ogóle mam takie podejrzenia, że on i oni coś mają ze sobą wspólnego, że to po prostu chyba on jakoś może i dyktował, ale coś z nimi. I wiecie państwo, my żeśmy wyszli z tego domu, ja cały czas do dzisiaj o tym myślę, że te wielkie jakieś postaci, które na ziemi są nazywane awatarami, które mają jakieś takie zupełnie nieprawdopodobne możliwości. To, co tutaj przylatuje, oni się ze sobą jakoś kontaktują. Ja mówię tylko, że to jest taka jakaś moja koncepcja, moja podejrzenie. I muszę to niestety na razie zostawić. Zobaczymy, co będzie dalej z tym. Pytacie o ten list, tak? Co dalej? Ja myślę, że myślałem o tym, bo też, wiecie, tak, ta historia jest tak trudna i tak niebywała, że trudno jest tak ją jakoś promować czy coś, więc ja pomyślałem sobie, że ponieważ rzeczywiście tą książkę zacząłem pisać, ale muszę przyspieszyć troszeczkę szybciej, żeby to wie ten, no i tam ten list cały zamieszczę, długi on jest, naprawdę jest bardzo długi. I może jakiś fizyk, teoretyk się nad tym pochyli, tak? Może ktoś uwierzy, że to nie jest żaden żart, że ta pani tego nie napisała. No, mówię, historia, tak jak wam obiecałem, wyrywa z butów, bo to jest, nie potrafię jej w żaden sposób zaszeregować, nie jestem w stanie, no. Obejrzyjcie sobie, moi drodzy, ten film Niebiańska Przepowiednia, bo naprawdę mam takie wrażenie, że to jest ten film. I jeszcze jedną rzecz wam powiem na koniec. Już nie będę wracał w tej chwili do tego tekstu, a szybciutko na montażu jest tam możliwość na YouTubie, wytnę ten fragment, gdzie była powtórka, także już nawet w internecie pewnie od rana, bo to tak długo się dosyć zmienia, będzie już prawidłowo. Powiem wam jedną rzecz z Andrzejem Fogtem. To jest, ja tutaj, Andrzej, wielki artysta polski, który miał tę wizję niesłychane jasnowidcze, to było jakieś dwa odcinki wcześniej, i że jest jasnowidzem. Słuchajcie, on mi przypomniał, ja dzisiaj to mówiłem Justynce, przypomniał mi nieprawdopodobną scenę. Ja, wiecie co, zapomniałem o tym. Ja no niestety wiele rzeczy zapominam i to jest wielki, no. I zapomniałem o tym, słuchajcie, było spotkanie Andrzeja z Jackowskim. I powiem wam szczerze, ja pamiętam, on mi to przypomniał. Historyczna audycja, tak, ja zgadzam się, że to jest historyczna audycja, no ale zobaczymy, czy ludzie to w ogóle doceniają, ale to jest pani Adrian, no ale to jest inna historia. Słuchajcie, dzisiaj z Justynką jadąc samochodem, ona powiedziała, że było to spotkanie jak predatora z obcym.
Ja bym powiedział inaczej, że słuchajcie, dwóch jasnowidzów, gigantów, tak, jeden super znany, drugi całkowicie nieznany, tak, ale o mocy przepotężnej, tak, Jackowski, mega gwiazda, on nikt, zero, w ogóle nic. I nagle się spotykają, co, wiecie, to było po prostu, ja to obserwowałem na własne oczy, to był 96 rok. I powiem wam, że doszło do nieprawdopodobnej rzeczy, mianowicie jak zobaczył, niestety nie mogę powiedzieć, co powiedział, no bo to są rzeczy bardzo, bardzo krępujące i takie osobiste, natomiast jak spojrzał Andrzej na Jackowskiego, rzucił pewne słowo, drugie, trzecie, Jackowski ukląkł. I tylko tyle wam powiem, to była scena z 96 roku. No i ja byłem tego świadkiem. Także, drodzy państwo, cóż wam mam powiedzieć, świat jest bardzo dziwny. Nawet dziwniejszy, niż możemy sobie przypuszczać. Mam nadzieję, że dobrze przyjęliście tę dzisiejszą audycję. Jutro będzie relacja już taka zwykła, osoby, która tam coś przeżyła. Na niedzielę też mam fajny pomysł, bo trzeba będzie zrobić wreszcie odcinek o pewnym wydarzeniu związanym z UFO. Ja was bardzo, bardzo żegnam. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami. Myślcie o mnie ciepło i do zobaczenia jutro o 20:00. Trzymajcie się.